Fundusz zbrodni. Najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbook.pl. Polecam. Leszek Szymowski. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę nadal odpowiadał na Państwa pytania. Odpowiem na dwa pytania. Jeden dotyczy stanu cywilizacji i kultury, a drugie dotyczy kaczyzmu. Tak to sformułował widz. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do do zadawania pytań. I tak, to pierwsze pytanie. Czy brak rozwoju naukowo-technicznego ma powiązanie z powolnym rozwojem duchowym naszej cywilizacji? Znaczy, nie wiem, czy to tak do końca jest, ale chodzi o ten brak rozwoju naukowo-technicznego. Ale pewnie pan Andrzej Kowalski wie lepiej, że tak jest. Ale mam takie skojarzenie. Trzeci raz już dociera do mnie taka informacja. Ja ją w radiu mówił ktoś od piosenki, później gdzieś to przeczytałem, ktoś pisał to o piosence, że w Polsce w tej chwili mamy niesamowitą ilość bardzo utalentowanych ludzi, którzy mają świetne głosy, którzy mogą zaśpiewać wszystko, którzy mogliby być wielkimi piosenkarzami, ale nie zostaną nimi, dlatego że nie ma kompozytorów i nie ma tekściarzy. Nikt nie potrafi dobrych tekstów pisać, nikt nie potrafi dobrej piosenki skomponować. I to było widać w Opolu, gdzie poziom był bardzo niski tych wszystkich, którzy właśnie debiutowali. Ja pamiętam, kiedyś przyjechała do nas świętej pamięci już teściowa i opowiadała wciąż o tym, jakie to piosenka kiedyś była wspaniała za komuny, a teraz to jest nic. No i akurat w telewizji była retransmisja festiwalu w Opolu z roku tam chyba 85 czy 6. No i teściowa się załamała, bo to było, poziom był żenujący. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jakby są analogiczne okresy. Po stanie wojennym i teraz. Podobne zjawiska się dzieją. I to się wiąże między innymi, bo tych przyczyn jest wiele, wiąże się między innymi z poziomem kultury, prawda? Że ten upadający poziom kultury powoduje spadek we wszystkich możliwych dziedzinach i pewnie też w dziedzinie nauki, techniki, gastronomii, czego byśmy się nie dotknęli. I teraz zauważmy dwie rzeczy. Kiedyś było tak, że ja byłem zapraszany często do Radia Maryja do rozmów niedokończonych z kolejnymi książkami o masonerii i pewnego razu zadzwonił do mnie sam ojciec Rydzyk i powiedział: panie Krajski, zapraszamy pana do Radia Maryja do rozmów niedokończonych, ale ja mam dla pana temat i niech pan koniecznie zrealizuje ten temat, a jednak nadzieja, bo wie pan, z naszych programów, a przede wszystkim z pana programów, to tak nadziei nie widać, a ludzie potrzebują nadziei. No i ja zrobiłem takie wystąpienie w rozmowach niedokończonych i między innymi zwróciłem uwagę na to, że największy przyrost naturalny był w zasadzie 55, 56, 57 i później 81, 82, 83, że ten przyrost naturalny nie wiązał się ze stopniem dobrobytu, wzrastającego dobrobytu, bo akurat właśnie to były najtrudniejsze okresy materialnie rzecz biorąc, ale była nadzieja.
No i później w tym programie próbowałem mówić o tym, jaka jest nadzieja. To był program gdzieś pod koniec lat 90. No i teraz jest problem, że nie ma tej nadziei. No więc brak kultury, nie ma nadziei. I teraz pytanie, dlaczego jest brak kultury? Znaczy, z jednej strony odchodzą te stare pokolenia, dobrze wykształcone, jeszcze mnie uczyli profesorowie przedwojenni. Jeden z profesorów był na przykład profesorem z Wilna. Inni profesorowie, kilku profesorów, na przykład ksiądz profesor Ślipko, wielka osobowość, w tym również naukowa, on opowiadał, że jak on studiował, to wszystkie wykłady i na uniwersytecie, na którym studiował, i w seminarium były po łacinie, prawda? To on miał dostęp do całej wielkiej europejskiej kultury przez to. Więc ci ludzie odeszli z jednej strony, a z drugiej strony zauważmy, że jest takie zjawisko, że im bardziej elitarne szkolnictwo, tym wyższy poziom kultury. I nas zniszczono, i zniszczono nasze szkolnictwo, i zniszczono naszą kulturę, bo zrobiono w ten sposób, że każdy z podstawówki przechodzi do liceum, każdy z liceum przechodzi na studia. Może przesadziłem trochę, ale prawie tak. I pamiętam, jak ja jeszcze nauczałem na uniwersytecie pod koniec XX wieku i naprawdę studentów miałem fenomenalnych, to pojechałem do Berlina Zachodniego i tam się spotkałem z polskim profesorem, który nauczał w Berlinie Zachodnim i na uniwersytecie tamtejszym, i zapytałem go, no jak mu się naucza na tym uniwersytecie. A on mówi, no wykłady jak to wykłady, prawda, natomiast gorzej z ćwiczeniami i seminariami, bo czegoś takiego to, chociaż niby są, to nie ma, bo oni ani me, ani be, ani kukuryku, bo ich poziom, tych studentów, jest niższy niż w Polsce licealistów z drugiej licealnej, albo jeszcze niższy, więc u nas też do tego doszło. No jak ja studiowałem w Akademii Teologii Katolickiej, to komuniści tak dokręcali śruby, ograniczając liczbę miejsc, żeby jak najmniej tych katolików wykształconych było, że na moim kierunku były 3 osoby. Na kierunku mojej żony było 8 osób, ona studiowała etykę, ja metafizykę. To tak trochę Oxford, prawda? Teraz na kierunku potrafiło być, powiedzmy 10 lat temu, 500 osób, i z czego 80% nigdy nie powinno być studentami. Więc to wszystko ma wpływ na wszystko, prawda? Znaczy, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element, no kwestia poganizacji, dechrystianizacji. Prawda? Zauważmy, że podam taki przykład. Święty Albert Wielki, wielki doktor Kościoła, nauczyciel świętego Tomasza Zakwinu, w pewnym momencie usiadł i napisał traktat o pająkach. To nie było tak, że usiadł i napisał i to wziął z głowy, tylko miał takich kilka lat, że się interesował życiem pająków. No i ktoś go zapytał, dlaczego on się interesuje życiem pająków. On, wielki teolog, jest tyle problemów teologicznych, tyle problemów filozoficznych, a on żył długo, prawda? Święty Tomasz pracował po 20 godzin na dobę i żył krótko, a Święty Albert Wielki żył bardzo długo. I Święty Albert Wielki odpowiedział w ten sposób: przecież ten świat stworzył Pan Bóg, to są dzieła Boże, pająki też są dziełami Bożymi. Więc jeżeli Pan Bóg stworzył pająki, to one zasługują na uwagę, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli Pan Bóg stworzył pająki, to po coś je stworzył? Jakiś one mają głęboki sens, bo Pan Bóg niczego nie robi bez sensu. Wszystko jest przemyślane. No to trzeba by się dowiedzieć, po co Pan Bóg stworzył pająki, dlatego napisałem dzieło o pająkach. No,
I przez to, przez takie myślenie, bo takie myślenie dominowało Kościół katolicki, nastąpił tylko w Europie olbrzymi rozwój nauk szczegółowych, matematyki, fizyki, chemii, biologii, astronomii, wszystkiego, co doprowadziło do rozwoju cywilizacji naukowo-technicznej, prawda? Do rozwoju tych nauk, czego nie było w krajach azjatyckich, nie było w Japonii i tak dalej. Oni zaczynali swoją naukę od tego, że uczyli się od Europejczyków. No i teraz nie ma katolicyzmu, nie ma nawet jakiegoś takiego zdeformowanego chrześcijaństwa i w związku z tym ludzi nie interesuje prawda, nie interesuje ich otaczający świat, nie interesują ich pająki. Interesuje ich tylko to, co przynosi pieniądze, prawda? Interesuje ich tylko to, na co są granty. A granty są albo po to, żeby zrobić pieniądze, albo po to, żeby kogoś zniewolić, wyprać mu mózg. Więc efekt jest taki, że tak myśleli Japończycy, tak myśleli Chińczycy, Hindusi, że albo coś dla ideologii, albo coś dla osiągnięcia, dla jakiegoś pragmatyzmu, prawda? I im większa dechrystianizacja, tym mniejsza kreatywność, tym mniejsze osiągnięcia we wszelkich możliwych dziedzinach. I jeżeli, jak wiemy, ta dechrystianizacja postępuje, to ta degeneracja też postępuje. I teraz drugie pytanie, czy wyzwolimy się, zupełnie z innej beczki, czy wyzwolimy się spod buta kaczyzmu? Ktoś tutaj nie lubi Kaczyńskiego, bo ten termin jest, znaczy odradzałbym używanie terminów zabarwionych emocjonalnie, czy to negatywnie, czy to pozytywnie. Znam takich, którzy nienawidzą Morawieckiego i jak mówią o nim, to zawsze mówią tak z takim jadem, z taką żółcią, mówią Mateuszek, prawda? Powinniśmy się poruszać po perspektywie prawdy poza emocjami, prawda? W perspektywie rozumowej i język tej perspektywy jest językiem intersubiektywnym, prawda? Jest językiem, który nas nie ukierunkowuje, tylko prowadzi do prawdy. I oczywiście ja nie jestem zwolennikiem ani PiS-u, ani Kaczyńskiego. Zgadzam się, że jest jakiś but PiS-u. Natomiast, znaczy w przenośni oczywiście, natomiast to pytanie, czy wyzwolimy się z buta kaczyzmu, jakby na nie odpowiadać, to trzeba by odpowiedzieć w ten sposób, że no, wyzwolimy się z buta kaczyzmu i co? I będzie PO. No i teraz rządzić. I teraz jest problem. Problem, który, pytania, które powinni sobie postawić ci, którzy nie lubią PiS-u, że jaki będzie, co będzie działo się w Polsce, jak będzie rządzić ta Platforma Obywatelska i czy będzie w jakiejś perspektywie lepiej, czy będzie dla kogoś lepiej. No i mi wychodzi, że nie, prawda, że będzie gorzej, to znaczy może jakoś wyrównają, zrównoważą budżet i ci wszyscy, którzy korzystali z opieki państwa, przestaną tą opiekę otrzymywać i budżet może będzie mniej długu, ale z drugiej strony pewnie pieniądze pójdą na tak dziwaczne rzeczy antypolskie, że i tak to się wyrówna i tylko ludzie to odczują jako biedę. Więc tutaj jest ten problem, wracam do tego tematu programu w Radiu Maryja, a jednak nadzieja, że tutaj nie ma nadziei, prawda, bo jeżeli nie PiS, to Platforma, jeżeli nie Platforma, to PiS i w tej chwili mamy taką sytuację,
a te języczki uwagi, Konfederacja, Polska jest jedna, no to wiemy, że w tej kadencji, zbliżającej się kadencji, jeżeli nawet byłyby języczkami, to takimi małymi języczkami wielkiego wpływu na generalnie to, co się będzie działo, nie będą miały. Więc trzeba by to pytanie zadać, kiedy wyzwolimy się spod butu, kiedy wyzwolimy się, mówiąc językiem intersubiektywnym, od władzy i PiS-u, i Platformy Obywatelskiej, i Lewicy. No i odpowiedź na to pytanie jest trudna. Ja myślę, że to nam się uda, to się polskiemu społeczeństwu uda, jak zostanie tak wdeptane w ziemię, że odczuje to niezwykle boleśnie i wtedy być może ludzie się wreszcie obudzą. Pytanie, czy nie będzie za późno? Myślę, że nigdy nie jest za późno. I to wyzwolenie się spod oligarchii, bo nami rządzą oligarchowie, a nie arystokracja, nie mężowie stanu, to wyzwolenie się spod władzy oligarchii musi nastąpić. Tylko, że im później nastąpi, tym gorzej dla nas. Dziękuję bardzo.